Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa ponownie. Jest sobota, witamy w naszym programie. Zapraszamy do oglądania naszych scenek, a jednocześnie całkiem na poważnie chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za korespondencję, która do nas dociera. Bywają listy obelżywe, ale większość jest miłych, a nawet takich, w których Państwo proponują nam swoje pomysły, z których dość często korzystamy. A więc zaczynamy bawić się wspólnie i to nas naprawdę cieszy. Zachęcamy do kontynuowania tej zabawy, to znaczy czekamy na listy z pomysłami do naszego programu. A teraz zapraszamy. Zaczynamy. Przepraszam bardzo, co tu właściwie się dzieje? Od pewnego czasu obserwuję, jak pański pokój opuszczają panie w delikatnie mówiąc dziwnym stanie. Proszę pana. Doprowadzam kobiety do szaleństwa. Halo, halo! Proszę pana, co to? Nie widział pan, że tu nie ma przejścia dla pieszych? No, dowód osobisty poproszę. Tam chyba notatki jakieś panu wypadły. No, proszę bardzo. Pan poseł. Tak. Ustalać sobie potraficie, ale przestrzega. Będzie mandat, panie pośle. Mandat to proszę pana, ja już mam. Do widzenia. No cóż, możemy zaczynać? No więc właśnie, może ja powitam. Dzień dobry, koledzy. Dzień dobry, kolego nasz z regionu. Witamy serdecznie na rozstrzygnięciu konkursu otwartego na dyrektora naszego zakładu. Przepraszam, że powiedziałem kolego, ale tak. No nie, ale znamy się tyle lat. Oczywiście. Może ja przystąpię do odczytania tego, co mam tutaj w protokole. Alfabetycznie mamy ustawionych kandydatów. Na miejscu pierwszym jest znany nam wszystkim Henry. Doktor Henryk Bierdzia. Tak, doktor. Henryk, każdy go zna przecież. Tak, no więc wszyscy wiemy. Kończył Politechnikę w Lyonie, to jest we Francji. O ile wiem, doktoryzował się podziemnie. No i za to siedział. U profesora Kija. W Białęce siedział. Nie, kolego, w Białęce to kobiety siedziały. Oczywiście. Widać, kto wsadzał, a kto był wsadzany. Tak. Nie, to chyba żart. No tak, żart. Niemniej, doktor Bierdziak jest świetnym fachowcem, specjalistą. Organizacja, zarządzanie, informatyk, no świetny. No, czyli właśnie przechodzi. No nie, chwileczkę. Zobaczmy, kogo mamy, prawda? Aha, mamy jeszcze kogoś. Mamy. Jest alfabetycznie na drugiej pozycji mamy tutaj Zosię Parczyk. A, świetnie. Zosieńka. Tak. No przepraszam, że ja tak familiarnie powiedziałem, ale znam ją prawie od dziecka. To jest... Cztery języki. Trzy fakultety, no biją się o nią dwa banki. Nasze czy te ich nie? Oczywiście, że nasze. Ja się zapytałem. Ich nie mają w ogóle... Ona by się nigdy nie zapisała do opcji. No a poza tym atrakcyjna blondynka, więc ja tutaj nie widzę żadnych... Oj, Stasiu. Stasiek zawsze to samo, prawda? Nie, miło byłoby. No. Tak, no więc to jest Zosia. Trzy zakłady przede wszystkim na nogi. Postawiła na nogi. Co, zaalarmowała? No wszystko jedno, jest Zośka. I mamy następną kandydaturę, to jest Stukawa Józef. Józef Stukawa. Czy to jest... Zaraz, sekundkę. Ten Stukawa? No Józef Stukawa. Bo może jest jakiś inny. No znany ci Józef Stukawa. Nie, koledzy, żart. No nie, on rzeczywiście był... To przecież komuch. Tak. Bandzior za malwersację siedział. Łobuz zadenuncjował syna do internatu. Pisze o tym, że był nie był na wolności zawsze. No nie, no Stukawa to jest alkoholik i... Nie wypiera się tego.
Nie może, bo jest pijany cały czas. I on się nie zna w ogóle na... No właśnie. Nie zna się. Kompletne zero merytoryczne, a przy tym ludzie go nienawidzą. No. Trzy zakłady rozwalił. Za komunę. Tak. Ale jest. Go ciągnęli towarzysze na następny. Dobrze, no to wszyscy w takim razie... Wiedzą może... i to... Znamy no kandydatów. Znamy teraz, pan. Tak. To nie o tym mowa. No przecież obiektywnie przeczytaliśmy... No cóż, no w tej sytuacji, kiedy jest jasny obraz, jest tylko trójka, myślę, że bezdyskusyjnie stukała. Absolutnie popieram. Tak. Stukała. Ty, Stasiu, chyba też nie masz wątpliwości. Wolałbym, ale nie mam wątpliwości. No, jasne. Dobrze, no to załatwione. Jeżeli można, bo ja oczywiście już nie jestem... Ale prosimy, oczywiście, prosimy. Przecież każdy tylko w regionie. Może. No tak. Chcę jako człowiek i jako przedstawiciel regionu zapytać, dlaczego ten łobuz, cham, malwersant, komuch, bandzior ma alkoholik. Być dyrektor... przepraszam, alkoholik. Ludzie go nienawidzą. Znienawidzony. Panie kolego, jeżeli my wsadzimy Parczykową do dyrekcji, to ona będzie nie do ruszenia. Ona będzie tam do końca, dopóki nie pójdzie wyżej. Mało tego. Nie sterowna. Mimo, że jesteśmy... Chyba, że ją zawał zwali. No tak, poprzedniego, ale ile można czekać? Trochę to trwało. Mimo, że jesteśmy z Zośką na ty. Ale to nie chodzi, panowie, o ty. Czy ten... Co przecież w ogóle nie mamy na nią żadnego... Nie mamy haka, a stukała jest tak. Znienawidzony przez ludzi. Czyli stukała powie ludziom o obniżkach płac, o tym, że wpadliśmy w dodatkowe długi. I nic się nie zmieni. Dalej go będą nienawidzić. Jest, kryje nas, a poza tym my go możemy spokojnie jak tę laleczkę prowadzić, a jak nam się nie spodoba, to z dnia na dzień... Buch. Mamy na niego tyle haków, i nie facet jest już w kieszeni u nas. I wtedy będziemy sobie kombinowali, kto ewentualnie następny. Ale na razie to wydaje mi się... No, wtedy musimy drugiego takiego stukały znaleźć. No tak. Podchować. Znajdziemy. Takie czasy, kolego, są. No. Zakład musi żyć, iść do przodu. I chyba to my będziemy nim rządzić. A ja kocham cię jeszcze bardziej. Właśnie za to cię kocham. O której przyjdzie ojciec? Ojca też kocham. Właśnie za to cię kocham. Co się stało? Nie słyszał pan? Kolano sobie stłukłem. Potrzymaj. O Desdemono, jak przed zabiciem całowałem ciebie, tak niech umrę sam. Jak tam było? Trzymaj. O Desdemono,
Jak przed zabiciem całowałem ciebie, tak niech umieram, sam zabiwszy siebie. Do widzenia. Co znowu? A, teraz to dzieciaka stłukłem. Masz, babo, placek. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Czy mnie kochasz? Jeszcze nie wiem. A kiedy będziesz wiedziała? Poniedziałek. Idę do ojca. Idę z tobą. To idź pierwsza. Przyjemnością witamy Państwa w naszym klubie niesamowitych opowieści. Wysłuchają Państwo rzeczy, o których nikomu się nie śniło. Dziś wieczór pierwszy, a jutro kto to wie. Witam Panów. Dobry. Zgodnie z naszym regulaminem zaczynamy od pana. Dziękuję. Zdarzyło mi się to 7 lat temu. Był piątek. Jak w każdy piątek wyszedłem sobie na spacer. Lał deszcz. Proszę? Sorry, moja wida. Przepraszam. Bardzo proszę. Mogę dalej? Oczywiście, proszę. Tak strasznie lało. Dlaczego? Bo lał deszcz. Tak, tak. Że schowałem się pod drzewo. Żeby przeczekać, aż skończy lać. Czekam sobie pod tym drzewem, patrzę. A dlaczego pan pod... Aha, że czekał pan, aż skończy lać? No właśnie. Skończyło? Mogę dalej. Naturalnie, prosimy bardzo. Skończyło lać. No to wyszedłem, bo już nie lało. Idę sobie, patrzę. Mija mnie jakaś kobieta. Przechodzi koło mnie i nagle kłania mi się. Stajcie spokojnie. No, no, no. Tak mnie to zaskoczyło. Pierwszy raz w życiu spotkało mnie to, że ukłoniła mi się kobieta, której nigdy nie spotkamy. Zacząłem myśleć, kto to jest ta kobieta. No tak, to oczywiste przecież. Tak myślałem, że aż usiadłem.